Abel na zawodowych rynkach od 2005 roku. 3 lata dłużej niż Tyson Fury. W debiucie walka. No i proszę, teraz trafił Fury'ego. Trafił Fury'ego lewą ręką, ale i bardzo agresywny atak głową ze strony Abela. Myślę, że sędzia powinien zwrócić na to uwagę. Jest. Tak jest. Uważaj, uważaj. Na razie nie ma ostrzeżenia, jest tylko upomnienie. W tej rundzie jak w pierwszych dwóch. Przed tą walką sparował Fury z Eddiem Chambersem i wtedy właśnie doznał kontuzji tego lewego łuku bryjowego, co się bardzo bał. No i teraz jak zareaguje na to sędzia ringowy? To pewnie da czas na przetrwanie dla Abela. A Tyson Fury pokazuje do Abela, no wstawaj, wstawaj, nic się przecież nie stało. Sytuacje zawsze stwarzają pewne niebezpieczeństwo, że Abel mógłby się nie podnieść po regulaminowym czasie i mogłaby być dyskwalifikacja. Wyżej uderzaj i słuchaj moich poleceń. Z punktu widzenia przede wszystkim nie tylko technicznego, ale i psychologicznego. Ma tutaj dużą presję, widać, boksuje na dużym luzie. No i drugi raz na deskach w tej rundzie Abel. A, to jest artysta. Tyson Fury. Proszę. Raz na deskach. I znów na deskach. Bomba z opóźnionym zapłonem. W angielskiej gazecie Daily Telegraph, że chciał spalić rękawice i zakończyć karierę w grudniu 2012 roku przed walką z Kevinem Johnsonem. Wówczas jego syn Prince ciężko zachorował, zaatakowała go wirus osłabiający odporność organizmu. Spędził... No i teraz proszę, atak Abela, no. Nie dużo brakowało, bo mieliśmy sensację, trafił prawym sierpem, ale wykorzystał teraz akcję Fury. I kolejny knockdown, ale dramatyczne zwroty. Dwa razy liczony w trzeciej rundzie, teraz czwarty znów liczony. No ale następny knockdown może być już ostatnim. Tylko że Abel, nawet jak zraniony, jest niebezpieczny. Proszę, i odczuł to Fury. Co on robi? No trochę chaosu prowadził Fury tutaj w tej wymianie, no ale opanował sytuację i następne liczenie. Drugi raz w czwartej rundzie liczony i koniec, pokazuje sędzia ringowy. Nawet Abel nie protestuje, protestuje tylko publiczność, bo chciałaby jeszcze walki. No, wygrał Fury, wygrał zdecydowanie przed czasem. Ale miał momenty takiego, no dokładnie, dokładnie, ryzyka w niektórych sytuacjach i wymiany tak bez kontroli. No ale może to jest to, co go, powiedzmy, daje mu adrenalinę, to, bo to jest jego ten sposób, to jest takie wyzwolenie jego w tych sytuacjach. Niesamowita walka. Ale takie pajacowanie Fury'ego jest niebezpieczne. No, z Abelem to mu uszło, chociaż proszę, widzieliśmy, był naruszony po tym ciosie, no ale Klitschko by czegoś takiego nie przepuścił. Masz absolutnie rację, Andrzej, jest to kwestia tylko jakości przeciwnika. Wiadomo, że Abel już, szczególnie po przegranej z Pulewem, to nie jest ten zawodnik sprzed roku czy przed dwóch, ale... Zresztą...
nie mógł się dobrze przygotowywać na walkę z Furym. Dziennikarze go zapytali, czy sparował z wysokimi rywalami. On mówi, gdzie tam, panowie, w Minnesocie nie ma bokserów, którzy mają po 2 metry, także... No i na pewno jest to sprawa kosztów. Wiadomo, że przygotowania kosztują, a więc Tyson Fury jest trochę bardziej komfortowej sytuacji. Ale to jest taki bokser na telefon teraz, ten Abel. Walkę z Pulewem przyjął z kilkudniowym wyprzedzeniem. Zastąpił Shermana Williamsa, przystąpił do niej po 2 dniach treningów. Walkę z Furym przyjął z, no już z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Postęp, no. Ale twierdził, że od porażki z Pulewem codziennie był w sali treningowej. No tutaj zastąpił Omara Bazile. No dobrze, że Bazile nie wyszedł do niego, bo myślę, że byłaby to krótka walka. Tak, to krótka by była rzeczywiście, tutaj nie ulega wątpliwości. No dobrze go przygotował wujek Peter do tej walki, aczkolwiek no ciągle widzimy luki. Odsłonił to Cunningham, rzucił na deski Fury'ego, tutaj Abel też kilka razy mocno trafił. Fury musi wziąć się solidnie jeszcze do roboty, jeżeli marzy o mistrzostwie świata. A więc czwarta runda. Joey Abel nie był w stanie kontynuować walki i wygrał Tyson Fury. To jego 22 zwycięstwo. 16 przed czasem. Efektowna walka, no ale gratulacje dla Fury'ego, ale wydaje mi się, że to nie jest ten prawdziwy wilk, który rozszarpie wszystkich w wadze ciężkiej. Jeszcze no jest pewny siebie, tego mu nie brakuje. Jest pewny siebie, no i właśnie tutaj też widzimy jego Chambersa, z którym sparował. Chambers zapowiadał, że Tyson Fury wygra, wygrał. Krótka przerwa, a potem proszę.